Słuchajcie, wytrwałość to jest piękna cnota. Ona uczy nas takiego, no właśnie, postępowania podczas nawet trudów. No, łatwo jest wierzyć, łatwo jest być katolikiem, kiedy, no cóż, kiedy wszystko wychodzi, kiedy jest łatwo, no, kiedy jest przyjemnie. To nie jest wcale łatwo, oczywiście, kiedy trzeba zmagać się z różnymi trudami w życiu. Tak uczy nas też ojciec Pio, jak ważna jest taka, więc właśnie wytrwałość w wierze. On daje nam piękny przykład takiej właśnie wytrwałości, jak być wytrwałym. No i słuchajcie, Pio daje nam piękny też przykład takiej swojej wytrwałości, takiego właśnie znoszenia tych trudów, znoszenia prześladowań, znoszenia cierpienia, przecież on znosił ogromne cierpienie. Pokazuje on nam też, że to ma sens. Widzisz, ojciec Piecowarzy pokazuje, wytrwałość otrzymają ci, co proszą taką łaskę też właśnie. Ci, co proszą o łaskę, otrzymają tą cnotę. To jest bardzo ważne właśnie prosić o tą cnotę wytrwałości. O cnotę trzeba prosić. O cnotę trzeba prosić, bo tylko przez nie otrzymujemy je, przez takie prośby. Pan Bóg często nie da nam czegoś, jeżeli o coś nie poprosimy. To jest niezwykłe. On oczywiście daje nam ogromną właśnie łaskę takiej świadomości, żeby prosić. To już jest ogromna łaska. Ja ojciec, pamiętam, święta Afrosiguori pięknie to pokazuje właśnie. Jeżeli my otrzymujemy tą łaskę taką zwyczajną, wystarczająco potrzebną do zbawienia, to jest prawda. Ale tym bardziej powinniśmy się właśnie modlić, bo ta łaska daje nam często taką łaskę modlitwy. Tylko żeby prosić o więcej łask. Jeżeli nie prosisz, no to nie otrzymasz więcej łask potrzebnych do zbawienia. Tu najlepiej właśnie, najpiękniej to robisz często przez właśnie... najlepiej to często robi właśnie przez taką, no cóż, przez praktykę prawdziwego nabożeństwa do Matki Bożej. To jest jeszcze ładniej, jeszcze piękniej wtedy właśnie. I ta wytrwałość otrzymuje właśnie przez prośby, przez łaski. Bóg ją da, ojciec Pio o tym mówi. Bóg da wytrwałość, ofiaruje tym, którzy o to proszą, którzy z ufnością proszą, którzy z wiarą proszą. To jest właśnie bardzo ważne, trzeba prosić często duchowe rzeczy, duchowe sprawy. O cnoty, o wytrwałość, odwagę, taką odwagę, pragnienie też takie głoszenia Ewangelii, głoszenia Chrystusa, pofiarowanie się. To trzeba to robić. Trzeba pragnąć takich rzeczy. Z miłości do Boga. Ojciec Pio nam dzisiaj to pokazuje. No i patrzcie, piękna ta jest modlitwa. Pomódlmy się nią. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, proszący z ufnością o pomoc, zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości. Módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święta Teresko, dziesiątka Jezus, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.